Dzień dobry, nazywam się Konrad Hurstowski i jestem designerem w firmie Orbital Knight. Od kilku lat zajmuję się game oraz level designem w różnych projektach. Dzięki temu kursowi postaram się poszerzyć Wasze horyzonty dotyczące wielu różnych dziedzin designu, narzędzi i metodologii wykorzystywanych przy tworzeniu gier oraz kilku najważniejszych pojęć, z którymi będziecie spotykali się na co dzień, jeśli postanowicie zostać designerem. Na początku opowiem o tym, kim tak naprawdę jest designer jako członek zespołu. W następnych lekcjach opowiem dokładniej o poszczególnych specjalizacjach, którymi designerzy mogą się zajmować oraz o tym, co najczęściej robią i pokrótce z jakich narzędzi korzystają. Żeby jednak dobrze móc poruszać się po tematach związanych ze specjalizacjami, zapoznam Was z terminologią i podstawowymi pojęciami, których większość designerów operuje na co dzień. Dzięki tej wiedzy reszta kursu będzie dużo bardziej zrozumiała i szybciej przyswoicie potrzebną wiedzę. Na końcu opowiem dokładniej o narzędziach, z których większość designerów korzysta oraz opowiem, dlaczego warto się z nimi zapoznać. Bez zbędnego przedłużania zapraszam na następną lekcję, w której opowiem o tym, kim tak naprawdę jest designer. Do zobaczenia.